Cześć, z tej strony Kuba. Cieszę się, że jesteście ze mną. Cieszę się, że ten kanał biegowy zaczyna powolutku rosnąć. Jest nas tutaj coraz więcej. W tym momencie, gdy to nagrywam, jest 390 subskrybentów. Każdemu z Was dziękuję z osobna, bo to Wy poświęcacie ten czas, żeby wejść w treści, obejrzeć, zobaczyć, podejrzeć, skomentować. Dziękuję Wam za to. Ja nigdy nie miałem aspiracji, żeby ten kanał miał miliony wyświetleń i nie wiadomo jaki zasięg, ale zawsze to cieszy, że pozytywnie jest odbierany. Tutaj chodzi głównie o dokumentowanie tego, co robię, dokumentowanie mojej pasji do biegania i po części zarażanie Was do treningu. Nie kreowanie rzeczywistości, jaka ona nie jest, pokazywanie treningu, jaki jest naprawdę, zmęczenie, ale też radość z dobrze wykonanych jednostek, z udanych jednostek. Mam nadzieję, że za 5 czy 10 lat wejdę w treści, które tutaj zapisuję. Trochę pośmieję się z tego, co robiłem, trochę powspominam, trochę uśmiechnę się i będzie fajnie, miło wrócić do części, do przygody, jaką jest dla mnie bieganie. No dobra, dosyć tych wywodów. Dzisiaj ma być krótko i zwięźle, dlatego nie przedłużam i zabieram się za podsumowanie kolejnego tygodnia. W dniu, w którym to nagrywam, jest dzisiaj niedziela, 11 lutego. Za 11 tygodni stanę na starcie maratonu w Hamburgu. Będzie to mój debiut w maratonie. No i właśnie cały proces przygotowania do tego debiutu, do debiutu w maratonie, właśnie tutaj zamieszczam. I dziękuję, że pozytywnie tak odbieracie te moje treści i zapraszam na kolejny odcinek. A w tym odcinku przygotowania, kolejny tydzień przygotowań, piąty epizod, czyli piąty tydzień kolejnych przygotowań. Zaczniemy od wtorku. We wtorek podbiegi poprzedzone 8 kilometrami rozgrzewki. Podbiegi robione na mojej ulubionej górce. 10 razy 200 metrów. Rozgrzewka swobodnie, bez jakiegoś większego, szybszego tempa. Spokojnie, średnio po 5:30, 5:45 nawet. Trzy rytmy na dogrzanie, sprawność i 10 200-metrowych podbiegów z dwoma troszeczkę mocniejszymi na końcu. Mocniejszymi, oczywiście w cudzysłowie. To nie jest bieganie na maksa, bardziej skupianie się na właściwym kroku, właściwym unoszeniu kolan, trzymaniu formy, ładnej pracy rąk. I na tym się najbardziej skupiam, nie na szybkościach. No i później po tych 10 podbiegach 2 km schłodzenia. Czwartek, tłusty czwartek. Przyznajcie się, ile pączków zjedliście. Ja zjadłem w sumie chyba tylko 4, tylko albo aż. W czwartek zadanie wytrzymałości tempowej, zadanie główne. 7 serii, 500 plus 200, czyli 500 metrów w granicach 3,40, 3,50, takie były widełki.
Przerwa 200 metrów i 200 metrów mocno na samopoczucie, ale dosyć mocno, żeby to był szybki bieg. I 7 takich serii, 500 plus 200. Pomiędzy seriami odpoczynek około 2 minut. I to wszystko oczywiście poprzedzone 3 kilometrami rozgrzewki i zakończone 2 kilometrami schłodzenia. No i tempa mniej więcej wychodziły tak, że pierwsza seria, pierwsza 500 3,48, pierwsza 200 3,25. Druga seria, pierwsza 500 3,44 i 200 3,30, trzecia seria 500 metrów 3,42, 200 metrów 3,15. Kolejna seria 500 metrów 3,38, 200 metrów 3,20, następnie 500 metrów 3,38, 200 metrów już mówię 3,25, szósta seria 500 metrów 3,44, 200 metrów po 3,30, siódma seria 500 metrów 3,38, 200 metrów 3,20. Dosyć mocny trening budujący szybkość i pracowanie nad takimi prędkościami ponadstartowymi. Sobota, steady run, czyli 14 km w tempie troszkę wolniejszym niż maratońskie, ja to tak nazywam. Czyli dotykamy prędkości nie tylko tych spokojnych, nie tylko tych tempowych, progowych, tylko coś pomiędzy tym. Czyli taki steady run jest fajnym budującym treningiem, nie mocno obciążającym, chociaż jest wymagającym, bo na pewno to jest takie niekomfortowe bieganie, jeżeli tak to można nazwać. 14 km, średnia 4,42, tętno 148. Oczywiście zawsze mogłem to troszeczkę wolniej powiedz, ale samopoczucie było dobre, momentami musiałem się hamować. Początek staram się zawsze biegać troszeczkę wolniej, żeby organizm się dogrzał. Jak już się dogrzeje, przynajmniej u mnie tak jest, to czuję, że ta noga powoli zaczyna się na tyle swobodnie kręcić, że czasami przesadzam z prędkościami i tak było też na 6 kilometrze, który wypadł po 4,32. Ale początek całkiem spokojny, pierwszy kilometr 4,58 i tak jak mówiłem, całość 4,42, tętno 148 średnie. No i dzisiaj niedziela, kolejny long run, 22 km, bez jakichś szczególnych widełek tempowych, po prostu bieganie na samopoczucie. Samopoczucie ok, nie aż takie bardzo dobre, ale na dobrym poziomie. Biegło się dosyć swobodnie. Troszkę się cieplej zrobiło. Co prawda brakuje mi tego słońca i witaminy D, ale no trudno, taką mamy zimową, jesienną aurę. 22 km, średnia 5,29, tętno, z tego co pamiętam, tak 128. Swobodnie, na samopoczucie, w urozmaiconym terenie, trochę asfaltu, trochę polnych dróg, trochę w lesie, trochę w mieście. No i tak zleciało. Podcast na uszy, nie nagrywałem dzisiaj. Nie brałem ze sobą kamerki, nie nagrywałem, żeby nie zrobił się z tego odcinka nie wiadomo jaki długi film. No, także tyle z tego tygodnia. Łączna suma kilometrów wyszła 65. Czas
5 godzin 47 minut. Także całkiem powolutku wspinam się do góry z kilometrażem. Od 3 tygodni praktycznie jest powyżej 60 km, co tak naprawdę jest moim małym rekordem, bo powyżej 64 chyba jeszcze nie miałem. Nie miałem jeszcze takiego kilometrażu tygodniowego. Dobra, do maratonu 11 tygodni. Wiem, że niektóre osoby też biegną Hamburg Maraton. Może będzie okazja zamienić 2-3 zdania, przybić piątkę na starcie i wspólnie przebiec chociaż kilkaset metrów. A tymczasem dziękuję za oglądanie, dziękuję za trzymanie kciuków. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.